Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku tematy zarówno wojny na Ukrainie, jak i wojny na Bliskim Wschodzie. Po pierwsze, nowe informacje na temat pomocy militarnej Polski dla Ukrainy. Okazuje się, że Polska nie tylko za darmo przekazywała sprzęt Ukrainie, ale także kupowała złom od Ukrainy. To są szokujące informacje, zwłaszcza w konfrontacji z tymi, Wiadomościami, które napływają chociażby z Wielkiej Brytanii, gdzie Wielka Brytania po prostu handluje, po prostu pobudza własny przemysł zbrojeniowy, pobudza własną gospodarkę, nawet jeżeli przekazuje Ukrainie jakieś środki, to są to środki na zakup, na zakup brytyjskiej broni, czyli tak naprawdę na stymulowanie własnej gospodarki. To jest no, bardzo duży rozdźwięk między tym, co robią politycy, politycy nad Wisłą. Natomiast temat, temat tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to nie tylko atak Izraela na Liban, to jest także zapowiedź, zapowiedź uderzenia na Iran, apel MSZ-u polskiego o natychmiastowe opuszczenie Iranu przez obywateli polskich, ale także, ale także groźba prezydenta Turcji, groźba interwencji w strefie gazy, która się onawia i pytanie, na ile jest. Realna. Wreszcie temat ostatni, bardzo istotny z punktu widzenia zapowiadanego ewentualnego, ewentualnych negocjacji nad członkostwem Ukrainy w NATO. Mówi się coraz więcej o opcji Ziemia za pokój i perspektywach różnych zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie. Widać, że rośnie liczba przeciwników w wstępowania Ukrainy do NATO, i jednym z nich jest premier Słowacji Robert Fico. To jest oczywiście bardzo ważny papierek lakmusowy, który pokazuje ten wzrost niechęci wobec nie tylko wspierania Ukrainy, ale także wobec członkostwa tego państwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Zachęcam państwa do subskrybowania, wspierania mojego kanału, do Komentowania, do lajkowania, udostępniania w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. Niedawno ukazała się rozmowa redaktora Dbigniewa Parafianowicza i redaktora Witolda Jurasza na kanale Kultura Liberalna. Podczas której to rozmowy mogliśmy się dowiedzieć, że Polska przekazała Ukrainie około 400 czołgów, a następnie płaciła. Ukraińcom za zdobyty na Rosjanach sprzęt. Polska nie otrzymywała tego sprzętu w zamian za yy, no wielomiliardowe wsparcie militarne, ale musiała jeszcze za ten złom Płacić. I to jest szokująca informacja dla bardzo wielu, że mimo właśnie tej ogromnej pomocy i finansowej, i humanitarnej, i właśnie militarnej, Polska jeszcze musi płacić Ukraińcom za, za sprzęt, który służy oczywiście polskim wojskowym. Natomiast no, pytanie, jak to wygląda w stosunku do innych państw? I, no I okazuje się, że niestety Polska jest traktowana jako partner drugiej, a być może nawet trzeciej kategorii. Z tego to jasno wynika. Co interesujące, redaktor Parafianowicz jest autorem książki Polska na wojnie, książki, którą recenzowałem już na swoim. Kanale, na swoim w swoim podcaście geopolitycznym, natomiast w tej książce, z tej książki przebija tak naprawdę jeden obraz. Obraz polskich polityków, którzy są traktowani jako za przeproszeniem frajerzy na Ukrainie. Pada to określenie Łoch, łochy w stosunku do polityków z Warszawy. I to właśnie z, z tej książki bardzo mocno przebija, przebija ta ogromna naiwność, jaką cała. Polska tak zwana klasa polityczna prezentowała jeszcze w roku 2022. Całkiem spora część tej klasy politycznej jest naiwna, rozemocjonowana żyje jakimiś mitami po dziś dzień zresztą, co ob oczywiście obserwujemy cały, e, cały czas. I ta rozmowa z 3 października bieżącego roku między Juraszem a Parafianowiczem też pokazuje, e, też pokazuje całe to pokłosie nieudanych relacji polsko-ukraińskich, bo są to relacje niewątpliwie nieudane, mimo tych wszystkich nadziei pokładanych przez establishment III Rzeczpospolitej na stworzenie jakiegoś partnerstwa strategicznego z Ukrainą. No, okazuje się, że Ukraińcy wolą innych partnerów, przede wszystkim Niemców rozmawiają bezpośrednio z Amerykanami. no Po co mają rozmawiać z pośrednikami? Po co mają rozmawiać z junior partnerami, skoro mogą dogadywać się bezpośrednio z czołowymi krajami, z tak zwanego kolektywnego zachodu, no, czyli właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią czy z Niemcami. I jeżeli chodzi o ten sprzęt, to widać tutaj ba bardzo wyraźnie, że Polska. No, wyszła na tym jak zabłocki na mydle. Przekazaliśmy ogromną liczbę sprzętu, do części z tego przyznał się pan prezydent Andrzej Duda w całkiem niedawnym wywiadzie, mówiło o kilkuset czołgach, o wielu set sztukach bojowych wozów piechoty, kołowych transporterach opancerzonych itd. Tak tak Do tego armatocha, ubice, krap, samoloty, śmigłowce, broń strzelecka, uzbrojenie, wyposażenie. Cała masa oficjalne dane mówią o ponad 12 miliardach złotych. Pomocy wojskowej, ponad 100 miliardach ogółem pomocy, ale gdyby do tego jeszcze dodać te wszystkie środki, które zostały przeznaczone przez obywateli państwa polskiego, przez Polską Ochronę Zdrowia na leczenie tutaj obywateli Ukrainy, na paliwo przekazywane przez Orlę, no to myślę, że należałoby tutaj zdecydowanie zwiększyć te, te liczby. No i cóż, okazuje się, że ten sprzęt zdobyty na Wojsku Rosyjskim. Był kupowany, w, kupowany w go, w go, za gotówkę, po prostu za gotówkę przez stronę polską. Czyli nie dość, że Ukraińcy otrzymali ponad 100 miliardów. Złotych pomocy, to jeszcze Polska musiała płacić za ten sprzęt zdobywany także za pomocą uzbrojenia, wyposażenia podarowanego przez Polskę. No jest to oczywiście niebywały skandal, ale to jest pokazane, że decydenci nad Wisłą kompletnie nie rozumieją, na czym polega polityka transakcyjna, na czym polega polityka realna i są traktowani po prostu jako naiwniacy, których można dowolnie oszukiwać, można dowolnie ich nimi manewrować no, widać tutaj całą masę błędów które została popełniona, ta ogromna naiwność jakby też która się przejawiała chociażby przyjmowaniem prezentów różnego rodzaju naszpikowanych czy to właśnie materiałami wybuchowymi, czy elektroniką szpiegowską, no to widzieliśmy chociażby po, jeżeli chodzi o ten, ten pierwszy, tę pierwszą kategorię po granatniku uzbrojonym który przyjął komendant główny policji, no to jeżeli już pierwszy policjant Rzeczypospolitej, że tak to określę, jest tak naiwny i przyjmuje tego typu prezenty, no to cóż dopiero mówić o, o dołach. I niestety widać tutaj ogromną rozbieżność, tak jak powiedziałem, między tym, jak zachowują się decydenci w Polsce, a decydenci w Wielkiej Brytanii. Londyn przekazał ostatnio Ukrainie 3,5 miliarda funtów na zakup broni, ale broni wyprodukowanej w Wielkiej Brytanii. A zatem nie jest to darowizna, tylko to jest tak naprawdę pobudzenie własnej, własnej gospodarki, to jest włożenie pieniędzy we własny przemysł zbrojeniowy, i to jest ta ogromna różnica w szanowaniu się, szanowaniu swojego kraju, swojej gospodarki, swoich obywateli przez władzę w Londynie, no i odwrotność tego, co jest prezentowana niestety, niestety w Warszawie. Ta książka, Polska na wojnie, autorstwa Zbigniewa Parafianowicza, wydaje się, że będzie miała ciąg dalszy, bo z niej wyzie, wyziera tak naprawdę Ogromne, no nazywajmy rzeczy po imieniu, ogromne frajerstwo polskich elit politycznych, tych wszystkich polityków, którzy obwieszali się ukraińskimi wstążeczkami, ukraińskimi flagami. W roku 2022, którzy, tak, którzy prezentowali tak ogromną rusofobię w swoich przekazach. A przypomnę tylko, że Polska, nigdy, że Polska nigdy nie zerwała relacji dyplomatycznych z Federacją Rosyjską. Co więcej, Polska nie obniżyła rangi tych relacji dyplomatycznych, choćby do, do poziomu charges d'affaires. Cały czas ambasador Polski jest w Moskwie, ambasador Rosji jest w Polsce. Tu się nic nie zmieniło i mimo tej rusofobii. Tak naprawdę te, te relacje nie zostały zerwane, natomiast Polacy są stratni. Stratni są, jeśli chodzi o ceny gazu, ceny prądu, jeżeli chodzi o inflację. Widać, że ta ogromna pomoc Ukrainy nie spotkała się z żadną formą wdzięczności. Zresztą trudno oczekiwać po tej mentalności takiej postsowieckiej elit ukraińskich jakiejkolwiek wdzięczności. Wręcz odwrotnie, należy się tutaj liczyć ze wzrostem roszczeń ukraińskich i ze wzrostem szowinizmu ukraińskiego, co, co jest jakby pewnym. No, takim bardzo istotnym elementem wojny, która się toczy, toczy na Ukrainie, ta radykalizacja społeczeństwa ukraińskiego, radykalizacja ukraińskiego establishmentu. Minister Spraw Zagranicznych Polski Radosław Sikorski zaapelował do wszystkich obywateli RP o natychmiastowe opuszczenie Islamskiej Republiki Iranu. Krótko mówiąc, polski MSZ prognozuje wzrost dalszy wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie widać zresztą to już można powiedzieć gołym okiem po odwetowym uderzeniu Iranu na Izrael rakietowym z 1 października i zapowiedzi Izraela odwetu na Iranie sytuacja robi się bardzo groźna bardzo niebezpieczna w skali całego regionu patrząc na to że Izrael cały czas prowadzi działania wojenne przeciwko Libanowi ostrzeliwany jest cały czas Bejrut są podawane kolejne informacje o tym, że giną kolejni bardzo istotni przywódcy, liderzy Hezbollahu. No, widać, że trudno będzie zatrzymać te eskalacje, te spirale nienawiści, te spirale wzajemnej agresji no i warto też przyjrzeć się temu, co mówią liderzy państw islamskich, chociażby to, co mówi prezydent Turcji, Recep Erdogan. Krótko mówiąc, prezydent Turcji po raz kolejny używa groźby interwencji zbrojnej, interwencji zbrojnej konkretnie w strefie gazy, już. Po raz kolejny wprost oskarżając premiera Benjamina Netanyahu o ludobójstwo. I tutaj w ostatnią niedzielę 6 października 2024 roku prezydent Erdogan podczas swojego przemówienia mówił dużo o kryzysie humanitarnym, w Izraelu mówił o tym, że nie ma żadnego powodu, dla którego Turcja miałaby zbrojnie nie interweniować właśnie w strefie gazy. Mówił o tym, że w gazie, w Palestynie, w Libanie umierają niewinni cywile umierają kobiety, dzieci, niemowlęta. Używał zresztą takich, takich określeń. Mówił o tym, że przestaje funkcjonować system międzynarodowy z uwagi na taką katastrofę humanitarną i na brak reakcji świata, brak reakcji stanowczej różnego rodzaju instytucji międzynarodowych. No tutaj warto zauważyć, że ONZ jest praktycznie bezsilna wobec tego, co się dzieje na, na Bliskim Wschodzie. Warto zauważyć też dysproporcje w reakcji kolektywnego Zachodu na to, co się dzieje na Ukrainie i na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Skala ofiar proporcjonalna jest no, absolutnie, biorąc po, pod uwagę proporcje, jest no, niewyobrażalna. To jakby trudno w ogóle porównywać wojnę na Ukrainie do wojny na Bliskim Wschodzie, do wojny w strefie gazy, do tego, co robi Izrael. Mimo to Izrael nie jest w żaden sposób bojkotowany przez kolektywny Zachód. Izraelscy sportowcy nie są bojkotowani na, w rozgrywkach piłkarskich, na igrzyskach olimpijskich, są podejmowani, politycy izraelscy są podejmowani, właśnie na, w, w krajach kolektywnego zachodu. No widać tutaj ogromną dysproporcję, widać tutaj zupełnie podwójne standardy, tutaj trudno mówić o jakikolwiek przestrzeganiu praw człowieka i tym wszystkim, czym się chwalił, chlubił przez całe dziesiątki lat właśnie kolektywny, kolektywny zachód. To jest bardzo, bardzo, wi bardzo widoczne. Natomiast no, na odpowiedź Izraela nie trzeba było długo czekać. Minister spraw zagranicznych tego państwa, Izrael Katz, napisał jak ma to w zwyczaju post w serwisie X na dawnym Twitterze, że prezydent Turcji podąża śladami byłego irackiego dyktatora Saddama Husajna. No i tutaj oczywiście nastąpiła taka wymiana tradycyjnych dyplomatycznych uprzejmości między Turcją a Izraelem. Natomiast też trzeba jasno powiedzieć, że turecki prezydent nie po raz pierwszy zarzuta, za, zarzuca Benjaminowi Netanyahu zbrodnie wojenne. Przypomnę tylko też wspomnianą przeze mnie w podcaście geopolitycznym Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku z 25 września, i wtedy zresztą też mówił o tym, że należy powstrzymać Netanyahu. Mówił o zbrodniach wojennych, o ludobójstwie. No i patrząc na to, na te doniesienia, które podaje chociażby telewizja Al Jazeera, no to faktem jest, że już ponad 40 tysięcy Palestyńczyków zginęło w strefie gazy, z czego przynajmniej 16 tysięcy dzieci. I je, ponad 11 tysięcy kobiet. I tutaj też trzeba tutaj podkreślić, że liczba ta jest prawdopodobnie zaniżona, no bo większość z 10 tysięcy zaginionych palestyńczyków została prawdopodobnie pogrzebana pod, pod gruzami. Musimy sobie zdawać sprawę, że też te dane medyczne, na przykład podawane przez takie fachowe czasopismo The Lancet, podaje, że Liczba ludzi pogrzebanych pod gruzami może, może wynosić około 186 tysięcy osób, to jest około 8% całej populacji Gazy, no to jest to są niewyobrażalne tak naprawdę liczby, i które no na zachodzie właściwie zostają nie tyle że pomijane czy przemilczane, co w żaden sposób nie są eksponowane w mediach głównego nurtu. No i to niestety i tutaj widać tę ogromną tę ogromną dy tę ogromną rozbieżność w podejściu do wojny na Ukrainie i w podejściu do wojny na Bliskim Wschodzie. Natomiast chciałbym się zatrzymać jeszcze przy tych różnych scenariuszach ewentualnego uderzenia Izraela na Iran. Tych scenariuszy jest bardzo wiele, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, w kogo tak naprawdę najmocniej uderzyłby ten atak Izraela na Iran. Warto spojrzeć, na strukturę gospodarki irańskiej, zobaczyć jak bardzo mocno ten kraj jest uzależniony od eksportu ropy naftowej. I wystarczy porównać dane chociażby z 2017 roku, jeżeli chodzi o strukturę eksportu irańskiej ropy naftowej, do roku 2023, gdzie mamy dane za ubiegły rok. Proszę zobaczyć, widzicie to Państwo zresztą na swoich ekranach, jak bardzo zmieniła się ta struktura eksportu. W 2017 roku 26% eksportu irańskiego był do Chińskiej Republiki Ludowej, podczas gdy za dane za ubiegły rok to już 91% eksportu do Chin. I tutaj warto zauważyć, że potencjalne uderzenie na Iran, czy wielka wojna z Iranem byłaby tak naprawdę Swego rodzaju proxy war z Chinami. To byłoby potężne uderzenie w interesy gospodarcze Chińskiej Republiki Ludowej. Wiemy doskonale, jak Chiny są uzależnione od importu węglowodorów i ich znacząca część z tego eksportu właśnie pochodzi z regionu Zatoki Perskiej. To uderzenie na Iran. Byłoby potężnym uderzeniem w, Hi w grupę BRICS Plus i konkretnie w Chińską Republikę Ludową. I tu musimy sobie zdawać sprawę. Stąd tak, takie wielkie porozumienie wśród demokratów i republikanów w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o wspieranie Izraela, ponieważ tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to potężne lobby proizraelskie w Stanach Zjednoczonych, ale chodzi także o traktowanie. Chin jako głównego przeciwnika Stanów Zjednoczonych. Potencjalne uderzenie na Iran, e, oczywiście pod, różnym pre, pod różnego rodzaju pretekstami. Jednym z tych najważniejszych pretekstów takiego potencjalnego uderzenia może być chęć storpedowania irańskiego programu atomowego. To jest jak mantra powtarzane i w Izraelu, i w Stanach Zjednoczonych, ale tak naprawdę takim głównym geostrategicznym celem dla Stanów Zjednoczonych będzie chęć osłabienia Chińskiej Republiki Ludowej. To widać, jak na jak na dłoni po tych danych, właśnie dotyczących eksportu irańskiej ropy naftowej. 7 października bieżącego roku premier Słowacji Robert Fico, podczas spotkania z premierem Ukrainy, powtórzył swoje negatywne nastawienie do członkostwa Ukrainy w NATO. Z jednej strony, Fico. Deklaruje chęć i wspieranie Ukrainy, jeżeli chodzi o jej akcesję do Unii Europejskiej. Natomiast, jeżeli chodzi o członkostwo w NATO, to jest tutaj bardzo duży sprzeciw. No i też warto zauważyć, że ta, to wsparcie Słowacji dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej nie jest zbieżne z polską racją stanu. W interesie państwa polskiego wcale nie jest akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę już to, co się dzieje na rynku chociażby produktów rolnych czy produktów przemysłu przetwór, przetwórczego. No widzimy, jak bardzo mocno ten import niekontrolowany z Ukrainy. Wpłynął negatywnie na kondycję polskiego rolnictwa. Widzieliśmy te wszystkie protesty rolników. One, oczywiście, jak ręką odjął, można powiedzieć, się skończyły i rząd bardzo sprawnie sobie poradził z tymi, ze stłumieniem tych protestów, czy z wygaszeniem tych protestów. Natomiast, no, co nie zmienia faktu, że przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej oznaczałoby potężny. Potężne wpompowywanie pieniędzy z kasy Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę z budżetów państw narodowych, no bo Unia Europejska nie posiada swoich pieniędzy, posiada pieniądze wpłacane przez kraje członkowskie, a zatem byłoby to drenowanie tych pieniędzy, które mogłyby pójść na rozwój krajów członkowskich dotychczasowych, właśnie chociażby na odbudowę Ukrainy. No i oczywiście wpuszczenie. Ukraińców na rynek pracy Ukra Unii Europejskiej, wpuszczenie Ukra ukraińskich płodów rolnych, przemysłu ukraińskiego, no oczywiście spowodowałoby ogromne problemy dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorstw, dla polskich rolników i tak dalej. No, nie muszę chyba tego mówić. Natomiast faktem jest, że rośnie ogromny opór, jeżeli chodzi o jakiekolwiek propozycje przystąpienia Ukrainy do NATO taki sprzeciw wyrażają politycy w Turcji, na Węgrzech, na Słowacji, rośnie opór na we Włoszech Również w Niemczech jest całkiem spore, spora grupa establishmentu, która jest absolutnie zdystansowana wobec tego typu planów. Wydaje się, że na dzisiaj jest to absolutne geopolitical fiction przystąpienie do Ukrainy do NATO, przynajmniej w tym kształcie i w tej formie, w jakiej obecnie znajduje się państwo, państwo ukraińskie. Inna sprawa, że tutaj także na Słowacji czy, czy właśnie we wspomnianych Niemczech rozważane są róż, różne propozycje co do zakończenia wojny, wojny na Ukrainie. Coraz częściej mówi się właśnie o tej opcji Ziemia za pokój czyli zrzeczeniu się tak naprawdę. Faktycznym Ukrainy 20-25% swojego terytorium w zamian, właśnie za zawieszenie broni, za podpisanie jakiegoś pokoju z, z Rosją, przynajmniej formalnego, i przejścia na jakieś powiedzmy dyplomatyczne formy zapewnienia bezpieczeństwa. Trudno dzisiaj naprawdę. Prognozować, aby Ukraina miała jakiekolwiek szanse na przystąpienie do NATO. Natomiast z punktu widzenia państwa polskiego, nie tylko przystąpienie Ukrainy do NATO, ale także do Unii Europejskiej jest absolutnie niekorzystne. Już pomijam, że członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim oznaczałoby wejście całego NATO w konfrontację z Rosją i najbardziej na tym straciłyby państwa tak zwanej wschodniej flanki NATO, natomiast już tak jak powiedziałem, w sensie gospodarczym jest to absolutnie niekorzystne dla nas i warto zobaczyć, jak, jaką politykę prowadzą tacy politycy jak Robert Fico, Wiktor Orban, Recep i zobaczyć jak można prowadzić politykę wielowektorową, będąc członkiem NATO i będąc członkiem Unii Europejskiej. Dziękuję Państwu za uwagę.